W większości książek Jonathana Carrolla rzeczywistość miesza się z fantazją. Jak mówi sam autor, powieść jest jak spacer z psem. Nigdy nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzi. Na spotkaniu z pisarzem we wrocławskiej bibliotece Grafit zjawił się tłum miłośników twórczości Carrolla. Jak zaznaczali czytelnicy, to była fascynacja od pierwszych stron książki. Moja przygoda z Jonathanem Carrollem rozpoczęła się, jak byłam dzieckiem. W noc sylwestrową byłam z kuzynostwem u dziadków i kuzynka zaczęła czytać nam opowiadania Kraina Chichów. I tak właśnie po prostu zafascynowałam się opowiadaniem o wizji piekła. Także byłam tak podekscytowana, że zaczęłam wszystkie książki chłonąć wręcz. Pierwszą książką to była Kraina Chichów i no, tamtej pory wszystkie przeczytałam już kilkakrotnie. No, przede wszystkim te elementy fikcyjne i takie fantastyczne, które się pojawiają, to myślę, że to jest takie wyróżniające. W pewnym momencie całkiem znienacka akcja się zmienia i człowiek się orientuje, że przed chwilą było coś innego, teraz zupełnie jest inaczej. A zakończenia są fantastyczne. Zupełny obrót spraw i zupełnie coś niespodziewanego. Od lat czytamy te książki, tak? Ja czytam z pasją i uważam, że warto. Autor opowiadał o tym, w jaki sposób tworzy, co go fascynuje, a także jak poznał Stanisława Lema, dzięki któremu stał się tak popularny w Polsce i na świecie. Zresztą amerykańskiemu pisarzowi nie jest obca literatura polska, zwłaszcza poezja, którą bardzo lubi. Jonathan Carroll przyjechał na Dolny Śląsk w ramach akcji Rozczytana aglomeracja. W poniedziałek autor spotkał się także z mieszkańcami Brzegu i Oławy.